Cera trądzikowa zdecydowanie różni się od każdej innej i należy o nią dbać umiejętnie. Proponujemy na trądzikowe przemiany skóry stosować korektor, który stosujemy punktowo, co jest korzystne dla tej cery, bo nie jest ona nadmiernie obciążona. I jednocześnie korektor oczywiście musi być właściwy, czyli musi to być korektor dla cery trądzikowej, taki, który nie tylko mankamenty ukrywa, ale również je kuruje. Takie przykryte mankamenty dobrze jest wyrównać fluidem, lekkim fluidem, który ma dostatnie właściwości kryjące, ale jednocześnie cały koktajl pielęgnacji ma wmontowany w swoją recepturę. Ostatecznym jakby etapem jest przypudrowanie cery, czyli umożliwienie jej matowego wyglądu, a nie takiego rozbłysku, który się źle kojarzy i po prostu szpeci. I pudry, które są na bazie ryżowej, które są właśnie na tym jedwabiu ryżowym, powodują śliczne wygładzenie cery i zmian właściwie po tego rodzaju zabiegach, o których ja wspomniałam, nie powinno być widać. Bardzo często skóra trądzikowa wbrew pozorom jest sucha. Ona się łuszczy i między innymi dlatego makijaż źle na niej wygląda, że ona jest taka porowata i nieodpowiednio odżywiona, nieodpowiednio wypielęgnowana.